Siema, z tej strony Kolia.pl. Dzisiaj gramy sobie w Call of Duty 4. Kolejną misyjkę po takiej dłuższej przerwie, ale zechciało mi się nagrywać z powrotem, także jest. Zapraszam. That bastard. Still, he's not the one responsible for killing your Marines. Sorry, mate. Imran's a curve, huh? Man's a ghost. Intel says he's gone underground. Well, I got a plan to find him. I'm listening. Daddy's boy. Zakaev's son, commander of the ultra-nationalist forces in the field. Rotten apple doesn't fall far from the tree. The loyalist Kamarov has got a location on the kid. And the little punk will know how to find Zakaev. The sins of our fathers. Ain't it a bitch? This is the best way in. The vehicle checkpoint is directly ahead. Not bad, Kamarov. This'll do nicely. Vulture 1-6, we're in position. Bravo 6, this is Vulture 1-6. Radio jammers are active. You're clear to engage the guard station. Out. No, także witam. Witam po przerwie półtora roku. Kolejny odcinek Skoda, czwóreczki. Lecimy przejąć syna Zakaeva, tutaj chyba Wiktora, jak dobrze pamiętam. So, get on that dumpster and prepare to take out the guards in the tower on my mark. The rest of you follow me. Dobra, na pozycję strażników. Zajęło to. So, take them out now. Ciach. Ciach. Padli. Ciekawa sprawa, bo ten odcinek już nagrałem półtora roku temu. Cały. Ale wymaga on po prostu dużo wycinania. No i nie chciałbym się. Zajął sobie tak na dysku parę miesięcy. A potem go chyba usunę. No także podejście numero dos. Lecimy, się uda, mam nadzieję. Macie. Iskrik. Pistolero. Lecimy. Fajnie, mogę MP5 sobie przywdziać za kolcika. Nie będę narzekał. Change into the enemy uniforms and douse the fires. Kamarov, I need your men on the ground if the drivers start asking questions. Just keep them busy until we locate Zakaev's son. We don't have much time, so get to it. No, także teraz z przyczajki. Man, you look like a clown in that outfit. Good thing you're up here, because you look nothing like a Russian. No i dostajemy RPD-ka. MP5 zostało. This is Vulture 1-6. We're tracking an enemy convoy headed your way. I count 6 vehicles in the convoy, over. Roger that. Nobody fires a shot until I give the order. Sir, I have a visual on a target in a third vehicle, and I'm walking by it right now. Copy that. All teams stand by. The target is in the Jeep in front of the BMP. We need to take him alive, so watch your fire. Stand by. Stand by. Smoke him. Palimy, tylko żeby Wiktora nie zabić. Zobaczcie.
dawaj. Bravo team, this is Vulture 1-6. I'm tracking the target. Damn, this guy moves fast. Okay, he's leaving the junkyard to the northwest. Get his ass. Jeszcze psy spuścili. Najgorsi przeciwnicy w każdym kolorze. Okay, the target is moving. North. He's headed towards the outskirts of the city. Be advised, this area is crawling with hostile forces, over. Przeładował w końcu. O, ale się wysypał tych wrogów. Podał gdzieś zasłony. Granata! Dobra. Kurde, kurde, chowaj, chowaj, chowaj. Koniec amunicji. Ten etap nie był za łatwy. To było multum samochodów. Każdy z nich może wybuchnąć i się zabić od razu. Na szczęście można przejść po ostatni magazynek. Czyściutko, elegancko dał się przejść, żeby. Czy jego to chyba nie dam rady ściągnąć? A i mówiłem samochód. I co, ciebie nie trafię, bo... Tak, trzeba było poczekać na wsparcie z powietrza. Dobra, potwa, mieliśmy tutaj z noża. Dobra, zmienił sobie na GT. I tak końcówka już amunicji. Dobrze, ledwo żyje. Dobra, mamy checkpointik. Pompkę? Nie, może GT zostawię. A, już bym z niego strzelił. Wtedy po całej misji. Wszystko ładnie. No, wyjdź. No to tam jesteś, dobra. Dobra, czekamy na wsparcie. Lekko tutaj wali. Z obrotu by. Gansko.
All targets neutralized. You're good to go. I get that. I can put one in his leg, sir. No, we can't risk it. Hold your fire. So, take his weapon and restrain him. No! Shit, kid's got some issues. Base play, this is Bravo 6. Zakeo's son's dead. We're coming up. Oh, bloody hell. His son was our only lead, sir. Forget it. I know the man. He won't let this go unanswered. Let's go. No, także to by było na tyle na ten odcinek. Dzięki za oglądanie. W następnym odcinku zaczynamy akt numer 3.